Cześć! Witamy Was na naszym dzisiejszym webinarze. Ja jestem Adrian, jest ze mną Damian, cześć wszystkim. Krótko o nas. Ja w Shoperze zajmuję się biznesową stroną programu partnerskiego, pozyskuję nowych partnerów, wspieram obecnych oraz działam, mówiąc krótko, w ten sposób, żeby nasze biznesy wspólnie rosły. Oczywiście robię to z pomocą Damiana, który z kolei? Ja zajmuję się opieką techniczną. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie funkcjonowania naszego oprogramowania, chcecie zweryfikować, jak coś wykonać, co gdzie kliknąć tak naprawdę w oprogramowaniu, żeby doprowadzić do działającej funkcjonalności, którą poszukujecie dla swojego klienta, no to wtedy wspólnie szukamy oczywiście takiego rozwiązania, czy to przy pomocy wbudowanych funkcjonalności, jakie oferuje Shoper, czy też szukamy jakichś takich bardziej zaawansowanych modyfikacji, które gdzieś należy już stosować bezpośrednio w kodzie samego oprogramowania. Tytuł dzisiejszego webinaru brzmi: na SaaSie też da się. Damian trochę już do niego nawiązał. Dzisiaj pokażemy Wam natywne możliwości Shopera, ale również niestandardowe modyfikacje, które zapewnią sukces Wam i Waszym klientom. Natomiast zanim przejdziemy do creme de la creme, do mięska, które tak wszyscy lubimy, oczywiście nie obrażając wegan, powiem kilka informacji organizacyjnych. Webinar zaplanowany jest na 90 minut. Wyślemy do Was po webinarze ankietę, którą bardzo prosimy, żebyście uzupełnili. Tytuły przyszłych webinarów, tematykę, którą będziemy poruszać, opieramy właśnie na Waszym feedbacku. Co więcej, będzie nagroda za Wasz wkład. Uzyskacie dostęp do nagrania tego webinaru i w każdym momencie będziecie mogli sobie do niego wrócić, odświeżając wiedzę. Pytania możecie, jak już wspomniałem, zadawać na czacie. Jest z nami support, który będzie na nie bieżąco odpowiadał. Natomiast jeśli już jesteście zainteresowani dołączeniem do naszego programu partnerskiego, serdecznie zapraszamy. Bardzo prosta ścieżka, zerowy próg wejścia. Damian, może pokażesz naszym potencjalnym partnerom, jak łatwo jest do nas dołączyć, a miejmy nadzieję, że zadowoleni z tego dzisiejszego wydarzenia, zrobicie to chętnie. Tak, to pozwólcie, że udostępnię Wam ekran. Na naszej stronie, na shoper.pl, w stopce strony należy odnaleźć sobie właśnie link do naszego programu partnerskiego. Następnie uzupełnić formularz dołączeniowy. Po wypełnieniu i kliknięciu zarejestruj otrzymamy od Was zgłoszenie. Po tym zgłoszeniu będziemy się już kontaktować indywidualnie na dane, które oczywiście podaliście w formularzu. No i następnie omówimy sobie już dokładnie szczegóły funkcjonowania w programie partnerskim. Oczywiście, wypełnienie formularza do niczego Was nie zobowiązuje. To Wy decydujecie, w jakim stopniu chcecie się zaangażować w współpracę. My jesteśmy tu dla Was, żeby Wam pomóc, żeby pomóc Waszym biznesom wzrastać. W myśl zasady gramy do jednej bramki. Więc jeśli prowadzisz agencję, jeśli jesteś software house'em, może freelancerem, początkującym deweloperem, zgłoś się i będziemy wspólnie działali. To co, Damian, może przejdziemy do mięska. Chciałbym Ci na początku zadać kluczowe pytanie, nawiązujące do tematyki webinaru i obalić może pewien mit. Czy rzeczywiście na SaaSie też da się? No, da się wiele oczywiście. Tutaj może zanim to najpierw tak delikatnie rozpocznę, że oczywiście da się wiele rzeczy zrobić, ale być może czasem po prostu brakuje pomysłu, jak podejść do wyzwania, które gdzieś tam mamy w briefie klienta, który nam przesyła, tak, do budowy naszego sklepu. No i być może właśnie to, że zobaczymy, jak do rozwiązania takiego wyzwania podejść, zobaczymy, że coś się da zrobić, tak? Zainspiruje nas do tego, żeby powielić to też gdzieś u siebie i
udowodnić też przed klientem, że to jest właśnie słuszny wybór. No tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, tak, że mimo, że jesteśmy SaaS-owym oprogramowaniem, czyli z takim oprogramowaniem, które nie daje dostępu do kodu źródłowego, no to też jest to naszym atutem tak naprawdę, no bo gdybyśmy dostęp do tego kodu źródłowego dawali, no to nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy teraz, bo tak naprawdę jeżeli dajemy dostęp do kodu źródłowego, no to to niesie za sobą pewne ryzyka. Ryzyka takie, że no te modyfikacje, które gdzieś sami wprowadzimy w tym kodzie źródłowym, po pewnym czasie one się zdezaktualizują, trzeba będzie do nich wracać, poprawiać, no bo w zasadzie wszystko idzie cały czas do przodu, wszystko ma jakieś swoje update'y, czy to, nie wiem, język, w którym to oprogramowanie jest pisane, nie wiem, język PHP, czy też nawet jakieś uwarunkowania prawne, które co rusz nam się to zmieniają. Na przykład ostatnio. No, przykładowo ostatnio Omnibus, tak, czy też zgody, które gdzieś tam trzeba wysyłać do reklamodawców, mówię tutaj o Consent Mode V2 na przykład, tak, w ostatnim czasie. No i te wszystkie modyfikacje, które gdzieś tam sobie robimy, dają taki dług technologiczny, który, to znaczy wy musicie dać to jako dług technologiczny do swojego klienta, no bo jak coś nam się zdezaktualizuje, no to potem musicie to wszystko na bieżąco fiksować. No i tak naprawdę zamiast zajmować się pozyskiwaniem nowych klientów, rozwijać firmę, to może dojść do sytuacji, że no skupicie się po prostu na obsłudze błędów obecnych i tego, co tym obecnym doskwiera, a nie pozwolicie sobie na pójście o krok dalej. Dlatego uważam, że właśnie na SaaS-ie da się zarządzać, jak to zresztą już udowadniają niektórzy z naszych partnerów, nawet kilkuset sklepami, tak, które gdzieś tam możemy prowadzić pod sobą. No i jest to właściwa droga dla rozwoju, dla ekspansji tak naprawdę własnego biznesu, aby osiągnął takie wielkie rozmiary. Z twojej wypowiedzi, Damian, wnioskuję, że tak naprawdę SaaS nas nie ogranicza, ale daje nam bezpieczeństwo i możliwości skalowania swojego biznesu bez obawy, że ten dług technologiczny nas pokona. Myślę, że dobrze by było, nie wiem, czy jesteś przygotowany, pokazać to na konkretnych przykładach, trochę cię challenge'uję tutaj, bo często słyszymy różne niestandardowe pomysły klientów, tudzież partnerów, którzy chcieliby wprowadzić pełną funkcjonalność, ale nie są do końca pewni, albo właśnie nie mają wiedzy, jak to zrobić na Shoperze. Czy masz takie case'y konkretnych sklepów, które moglibyśmy pokazać? No tak, no w zasadzie po to się tutaj dzisiaj spotykamy, żeby omówić na przykładach tych właśnie bardziej zaawansowanych, na przykładach tych też może i tych mniej zaawansowanych, wbudowanych tak naprawdę, no bo Shoper to nie tylko zaawansowane modyfikacje, ale też bardzo duża ilość wbudowanych rozwiązań, które ułatwiają nam w codziennym życiu pracę, nam jako partnerom plus nam jako tym klientom końcowym. No i myślę, że możemy przejść do prezentacji na początek kilku takich niestandardowych rozwiązań, niestandardowych modyfikacji. Zaczniemy sobie może od tych takich najbardziej zaawansowanych. Pozwólcie, że teraz udostępnię wam ekran. Sklep topkoszulki.pl posłuży nam jako pierwszy z przykładów. Wejdziemy sobie w produkt, koszulkę. No i co tutaj mamy ciekawego? Po wybraniu rozmiaru, tutaj swoją drogą ten wybór rozmiaru korzysta z naszych wbudowanych funkcjonalności, wariantów, mamy możliwość spersonalizowania takiej koszulki. Po kliknięciu spersonalizuj wybieramy sobie, jaki chcemy kolor koszulki, no i potem mamy możliwość dodawania swojego tekstu, dodawania swoich grafik, tak, które miałyby się gdzieś tam ewentualnie na tej koszulce też znaleźć. Możemy sobie przesuwać, powiększać, pomniejszać, ustawiać, w którym miejscu ma się nam to oczywiście wszystko znaleźć. Potem też w razie czego możemy wrócić, tak, jeżeli chcielibyśmy
coś zmienić, no to oczywiście kolor czy cokolwiek innego również jest taka możliwość. Tutaj na bieżąco dynamicznie zmienia nam się cena, tak jak już ustawimy swój produkt, po kliknięciu dodaj do koszyka ten produkt, wskoczy nam oczywiście do koszyka taki jak go utworzyliśmy i możemy go sobie zamówić. Klikamy zamawiam i przechodzimy oczywiście proces zamówienia. No jak widzicie, funkcjonalność na pozór być może przez niektórych myślących, że na SaaS-ie nie da się czegoś wykonać, być może nie do zrealizowania, ale jednak tutaj jeden z naszych partnerów udowadnia, że jest inaczej i nawet taki system do projektowania, personalizowania produktu jest możliwy do wykonania. Jako drugi przykład pokażę Wam trochę coś innego. Tutaj strona Tableau.eu i mamy przykład tablic. Tablica może mieć jakieś tam standardowe wymiary, korzystająca właśnie też z naszych wariantów typu tutaj akurat Select. Możemy sobie wybrać jakiś wymiar tej tablicy albo możemy zamówić tablicę na wymiar. Tu akurat mamy minimalne i maksymalne wartości, jakie możemy podać. Natomiast jeżeli sobie personalizujemy jakieś swoje własne, niestandardowe wymiary, tak, to raz, że są one możliwe oczywiście do zamówienia, do zrobienia. Dwa, odpowiednio zmienia nam się też cena tego produktu. Jak już ustawimy, no to oczywiście dodajemy do koszyka, przechodzimy dalej. Także kolejna rzecz, która na pozór mogłaby się wydawać nie do zrealizowania. Tutaj też no, podobne mechanizmy jak ten można wykorzystać przy sprzedaży na przykład produktów na nie wiem, metry kwadratowe typu załóżmy płytki tak, w sklepach budowlanych. To też można iść podobną drogą jak tutaj ta modyfikacja wykonana do tych tablic. Następnym sklepem, który nam posłuży za przykład zaawansowanej modyfikacji, to będzie sklep jabama.pl. Tutaj akurat rzecz, o którą też często pytają nasi partnerzy, pytają nasi klienci, czyli tak naprawdę możliwość nie kupienia produktu, tylko wyświetlenia na przykład przycisku zapytaj o produkt, zapytaj o cenę, no bo produkt jest jakiś wysoce personalizowany i najpierw tak naprawdę chcielibyśmy tą cenę czy też potrzeby klienta dogadać, a nie wszystko na przykład da się przedstawić konfiguratorem, takim jak widzieliśmy na poprzednich przykładach. No to część po prostu sprzedawców, część właścicieli sklepów chce mieć taką funkcjonalność zapytaj o cenę, zapytaj o produkt. Też to można łatwo zrealizować za pomocą modyfikacji akurat w szablonie i podpiąć po prostu pod baton formularz, w którym zostawiamy swoje dane jako klienta końcowego, tak, wysyłamy request, pytanie na adres e-mail sklepu i potem sprzedawca czy też właściciel sklepu już kontaktuje się z nami z informacjami szczegółowymi. To oczywiście też, czy to bezpośrednio na karcie produktu, czy też, nie wiem, na widoku listy produktów, widoku kategorii, z tego czy z tego miejsca można takie oczywiście elementy zamieszczać. Też bardzo ciekawa modyfikacja, przydatna. W sklepie Unseen tutaj będzie jako przykład posłużą nam zestawy produktów, czyli w zestawie masz możliwość kupienia taniej, tak? Tutaj mamy jakiś landing page, akurat z Unseen.pl zestawy. Po wybraniu jakiegoś tam swojego preferowanego zestawu możemy wybrać sobie trzy produkty, które chcemy, aby znalazły się w tym naszym zestawie. No i sumarycznie, jak zamówimy te trzy produkty, zapłacimy mniej niż gdybyśmy kupowali każdy z tych produktów osobno. Wybieramy pierwszy, wybieramy drugi,
łącznie z rozmiarem, tak, bo to też, jeżeli produkt ma warianty, no to również musimy wybrać sobie wariant. No i na koniec dodajemy to, co wybraliśmy do koszyka. Przechodzimy do koszyka, jak widać, produkty, które utworzyliśmy sobie w zestawie, mamy w koszyku, finalizujemy proces zamówienia. No i tutaj jeszcze na koniec z tych takich zaawansowanych modyfikacji to prezentacja akurat na przykładzie dluta.pl. Prezentacja karty produktu. No tutaj to jest taki bardzo, można by to nazwać, techniczne rozwiązanie, tak, ponieważ występuje tu jakiś produkt, który może być w bardzo różnych modyfikacjach, no rozmiarowych, na przykład rozmiarowych, tak. I tutaj, żeby nie przeklikiwać się przez każdą opcję, każdy wariant, tak, to klient znalazł sposób na to, aby pokazać po prostu każdy z dostępnych wariantów, no i z listy wpisać, które pozycje, w jakiej ilości chcielibyśmy sobie zamówić. Także też, jeżeli są takie potrzeby, tak, jeżeli chcielibyśmy pokazać od razu taki widok, tak, gdzie wszystkie warianty są dostępne i możemy je od razu z tego widoku dodawać do koszyka, to jest to też możliwe. No jak widzicie, możliwości są potencjalnie nie do zrealizowania, tak? Natomiast no tutaj nasi partnerzy też udowadniają, że wiele da się zrobić. Ok, to w takim razie wróćmy jeszcze na chwilę do studia. No faktycznie, Damian, pokazałeś, że na Shoperze wiele można na przykładach tych konkretnych sklepów i modyfikacji. Mam do ciebie takie kolejne pytanko. Wyobraźmy sobie, że jestem, pewnie mamy takich gości na naszym webinarze, początkującym deweloperem albo agencją, która dopiero nawiązała z nami partnerstwo. Jak w ogóle się za to zabrać? Od czego zacząć, żeby robić chociażby takie modyfikacje, które zaprezentowałeś? Okej, no to zacząć pewnie trzeba będzie od przeczytania dokumentacji, natomiast też można zawsze pójść łatwiejszą drogą, możemy zorganizować jakąś prezentację też na początek, taką onboardingową, jak to wszystko u nas funkcjonuje. Jako nasz partner też możesz otrzymać dostęp do sklepu deweloperskiego, na którym można będzie sobie ćwiczyć tak naprawdę te wszystkie swoje zmiany, wszystkie swoje modyfikacje, czy też sprawdzać, jak coś działa w praktyce. No i myślę, że tędy najszybciej nauczysz się, jak nasze oprogramowanie funkcjonuje. Tutaj przejdziemy w takim razie ponownie do prezentacji bezpośrednio w oprogramowaniu, jak to wszystko wygląda. Najlepiej nam będzie oczywiście na przykładach rozmawiać, dlatego otworzymy sobie bezpośrednio panel administracyjny sklepu. Jak już jesteśmy w naszym DevShopie, czy też w sklepie klienta, to w zakładce wygląd i treści, wygląd sklepu, twoje szablony graficzne. Tutaj mamy wszystkie dostępne szablony podstawowe, które możemy modyfikować. Aby rozpocząć modyfikację szablonu, musimy te style najpierw skopiować, utworzyć ich kopię. Tworzymy kopię po to, aby nie pracować na szablonie oryginalnym. No z tego prostego względu, że gdy coś pójdzie nam w razie czego nie tak, to mamy też możliwość powrotu, tak, do tej oryginalnej wersji i dzięki temu możemy zobaczyć, jak coś Shoper zrobił w oryginale w stosunku do tego, co my zmodyfikowaliśmy. W tych kopiach też dajemy dopiero właśnie możliwość edycji zaawansowanej, czyli edycji plików TPL, plików skórki graficznej. Tu akurat te szablony, one są napisane w języku Smarty, więc też dajemy możliwość ich modyfikacji, o tym powiemy sobie troszkę później.
Najpierw przejdziemy przez te może prostsze rzeczy, tak, te, które w zasadzie da się wyklikać przez panel administracyjny. No tutaj edycja stylu graficznego od tych podstawowych rzeczy jak wgranie, nie wiem, swojego logo, tła nagłówka, fawikony, ustawienia wyklikania elementów, które nam się gdzieś tam mają pokazywać na samej stronie, poprzez wybór elementów, które mają być dostępne na stronie głównej, czy też ilość produktów na stronie głównej. To samo dla widoku listy produktów w kategorii, czy też bezpośrednio w samym produkcie. Szczegółowo tego oczywiście omawiał nie będę, bo to można sobie personalnie samemu wejść i wyklikać. Po później modyfikację modułów poprzez zarządzanie nimi w konfiguratorze. Tutaj w obecnej wersji szablonu mamy na ten moment jeszcze jego dwie wersje. Moduły modyfikujemy sobie poprzez taki dragowalny edytor, tak, metodą podnieść, upuść element. Możemy sobie przesuwać moduły w dowolną część tutaj strony, z lewej do prawej, na środek, i ustawić wygląd taki, jaki pożądamy. Osobno dla strony głównej również, osobno dla widoku listy produktów, czyli widoku kategorii, widoku szczegółów produktu, czy też koszyka. To, co wspomniałem wcześniej, mamy dwie wersje tego konfiguratora. Jest też nowsza już Visual Editor, tak? Możemy też w tym edytorze, jeżeli będzie nam wygodniej, zarządzać wyglądem strony. Kolejno mamy jeszcze galerię produktu, czyli tutaj tak naprawdę personalizacja co do wyświetlania galerii zdjęć, jakie mamy mieć szerokości, wysokości zdjęć, które gdzieś tam nam się wyświetlają na listach, bezpośrednio w karcie produktów jego galerii. Mamy też możliwość zmiany zdjęć na rozszerzenie WebP, tak aby nam się w razie czego szybciej wszystko ładowało. No i to są te takie proste rzeczy, które wy, czy też użytkownik końcowy może tak naprawdę wyklikać przez panel administracyjny. Te nieco bardziej zaawansowane, no to już własny styl CSS, czyli na przykład możliwość nadawania swoich styli CSS. No oczywiście, jeżeli użytkownik końcowy też coś ma, jakąś wiedzę, może również sam próbować tutaj coś zmieniać, oczywiście na własną odpowiedzialność. Natomiast wy oczywiście jako już tam bardziej doświadczony partner, tak, macie możliwość spersonalizowania jeszcze bardziej tego oprogramowania poprzez własne style, czy też własny skrypt JS. Przykładowo tutaj dodając jakiś kod, który będzie gdzieś tam odpowiedzialny za możliwość dodania minimalnej i maksymalnej ilości produktów do koszyka. To sobie w sumie możemy nawet pokazać na przykładzie, tak, jak to będzie działać. Jeżeli sobie wejdziemy w produkt, tylko czy to mamy ten 37, no i przykładowo, tak, jeżeli chcemy dodać do koszyka, no to pokazuje, nie przepuści nam, tak, bo tutaj akurat minimalna wartość jest 1, czyli jeżeli ktoś sobie zażyczy, że tylko jeden produkt per jeden zakup, tak, no to można to właśnie spokojnie zmodyfikować sobie, nawet dodając taki prosty JavaScript, który modyfikuje nam atrybut minimalny, maksymalny. Teraz jak go zakomentowałem, no to widać już, że z powrotem działa to tak jak domyślnie, czyli dowolna ilość. Okej. Idąc dalej, co do edycji już samej skórki graficznej, plików skórki, dla tych najbardziej zaawansowanych mamy możliwość połączenia się przez WebDAV w wykorzystaniu z CyberDAC-iem, tak, możemy pobierać pliki skórki graficznej na swój lokalny komputer, no i tutaj w swoim ulubionym edytorze dokonywać modyfikacji, zapisywać, wysyłać od razu bezpośrednio taki plik na serwer, gdzie jest zamieszczony sklep, i
weryfikować, jak te nasze modyfikacje wyglądają. Tutaj oczywiście jest kilka zasad, tak, nie można tworzyć swoich plików TPL, pliki o odpowiednich rozszerzeniach, czyli TPL-ki, CSS-y, LESy, JS-y, każdy może być wgrywany do tego, do katalogu, w którym jest miejsce jego przeznaczenia, to w razie czego oczywiście na etapie, gdy będzie potrzebna jakieś szczegółowe informacje, no to wtedy też to wyjaśniamy. Natomiast jeżeli macie do wprowadzenia jakąś szybką, prostą modyfikację, zawsze można skorzystać z edytora online. Tutaj mamy wylistowane katalogi i pliki produktów, tak? Jeżeli tu mamy produkt index.tpl, no to jest akurat produkt, plik odpowiedzialny za główny plik, główny produkt, no i zmiany w kodzie, które możemy sobie zamieścić, tak? No nie wiem, jeżeli chcielibyśmy na przykład, aby gdzieś w treści pokazywał nam się dodatkowo kod EAN, no to możemy oczywiście ten kod EAN sobie pobrać stąd, wkleić w dowolne inne miejsce na tej zasadzie, tak? Więc to wszystko też jest możliwe do zrobienia online. Oczywiście całość dokumentacji skórki graficznej znajdziecie u nas pod adresem developers.shopper.pl. Jeżeli chcecie się posiłkować tym, jak jest ta skórka zbudowana, no to można sobie w tym miejscu do niej przejść, sprawdzić, jak jest ona, w jakiej logice jest ona przez nas utworzona, jakie są pliki, jakie są zmienne dostępne w danych plikach, jakie są zmienne globalne dostępne. To wszystko z tego miejsca możecie wyczytać w dokumentacji. Będąc też przy dokumentacji, to od razu może przejdziemy do dokumentacji, gdzie mamy informacje na temat API, no bo tu akurat do możliwości modyfikacji frontu sklepu zaliczamy też front REST API, tak, więc jeżeli chcielibyście coś dodatkowo tą drogą pobierać, wyświetlać, no to też tu jest wylistowany szereg metod, które można używać i stosować w ramach tam gdzieś waszego pomysłu do realizacji jakiejś funkcjonalności, o którą klient zabiega. Dobra, to w takim razie wróćmy sobie teraz jeszcze do panelu administracyjnego sklepu. W tym miejscu to, co chciałbym jeszcze pokazać, to zakładka dodatki integracje i integracje własne. Tutaj też pewnie jako modyfikujący będziecie zaglądać, bo to miejsce daje wam możliwość dodania kodu do sekcji head strony, do stopki strony przed zamknięciem body, no i do potwierdzenia złożenia zamówienia. Czyli jakieś, no nie wiem, od najprostszych weryfikacji strony w Google Search Console, czy dodanie jakiegoś tam tag managera, po potwierdzeniu złożeniu zamówienia jakichś kodów śledzących, tak, które gdzieś tam będą wysyłały informacje o zakupie, tak, bo na przykład ten zakup musi być rozliczony, załóżmy, nie wiem, w jakimś innym systemie. Także też w tym miejscu można w razie czego takich modyfikacji dokonywać. Wracając jeszcze do samych wyglądu i treści, to przedstawię wam jeszcze kilka możliwości, które oszczędzą na pewno wasz czas, bo jest to nasz sklep ze stylami graficznymi. Czasem bywa tak, że zamiast po prostu pisać coś od zera, tak, modyfikować skórkę od zera, może lepiej byłoby się skorzystać już z gotowego rozwiązania, tak, z gotowych rozwiązań, które proponuje nasz dział graficzny. Być może któreś z nich przypadnie do gustu klientowi, a wam oszczędzi pracy, nie będziecie musieli tego pisać od nowa, może jedynie co, to wystarczyłaby tak naprawdę modyfikacja delikatna CSS-a, tak, jakieś tam zmiany kolorów ramek, czy przesunięcie jakiegoś jednego elementu w inne miejsce, no bo też wy jako partnerzy takie oczywiście style graficzne możecie oferować swoim klientom, oferować oczywiście swoich
w swoich cenach partnerskich. To poszczegóły oczywiście to w ramach już rozmów handlowych, które będziemy z Wami prowadzić, jeżeli dołączycie do naszego programu. No a mówię to po to właśnie, żeby w razie czego też no, wiedzieć, że jest taka opcja i można tą drogą sobie wiele rzeczy ułatwić. Dobra, tu te miejsca są tymi najważniejszymi, które dają Wam właśnie możliwość modyfikacji. Zanim pójdziemy dalej, bo kolejnym miejscem, gdzie takie modyfikacje nasi partnerzy mogą tworzyć, to jest App Store. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałem Wam powiedzieć o jednym stylu graficznym, który będzie miał miejsce premierę niebawem. Mowa o naszym storefroncie. To będzie nowa skórka graficzna, która no prawdopodobnie za jakiś czas zastąpi te, które mamy obecnie. Storefront to też inna technologia, jest napisany w technologii Twig. Obecnie mamy wersję beta tej skórki, natomiast też już warto na pewno się gdzieś ją zainteresować, bo ona jeszcze bardziej ułatwi nam pracę, czy to nam jako deweloperom, pisząc jakieś ciekawsze rozwiązania personalizujące oprogramowanie, czy też nam jako klientowi końcowemu, gdy chcemy sami sobie ten układ zmodyfikować. Ideą samego storefrontu jest to, że wszystko jest modułem. Czyli tak naprawdę, tak jak patrzyliśmy wcześniej na skórkę smartową, mieliśmy kartę produktu, plik TPL, no i tak naprawdę plik TPL to był jakby jeden moduł odpowiedzialny za wszystko, za nazwę produktu, za jego opis, cenę, galerię zdjęć i tak dalej. Natomiast tutaj w storefroncie każdy z tych elementów, czyli czy to nazwa produktu, czy to cena, czy to opis tego produktu, to będzie osobny moduł, to będą klocki. I z tych klocków będziecie mogli budować, czy też personalizować dla klienta wygląd sklepu. Klient też oczywiście będzie mógł to zarządzać tym sam poprzez Shopper Visual Editor. Wejdziemy sobie teraz na chwilę do niego, aby zaprezentować możliwości. I w tym edytorze klient sam może też wiele oczywiście zdziałać, a również Wy jako deweloperzy możecie do tej skórki dostarczyć swoje moduły. Za pomocą App Store'a, tak, też możecie w razie czego tutaj pisać swoje rozwiązania. Shopper Visual Editor w odróżnieniu od swojego poprzednika ma o wiele więcej możliwości konfiguracyjnych i zachowuje się jako taki typowy właśnie page builder, tak, czyli narzędzie do budowy stron. W różnych rozdzielczościach oczywiście, w zależności od rozdzielczości ekranu będziemy mogli ustawiać sobie różne widoki wyglądu, czyli na przykład chcemy schować, nie wiem, slider dla widoku mobile, to możemy to zrobić. Jeżeli chcemy pokazać inny, no to też możemy to zrobić. Możemy sobie w sposób właśnie drag and drop też moduły przenosić. Mamy też rozbite wszystkie elementy na sekcje, wiersze, kolumny, tak, aby no jeszcze dokładniej móc tym wszystkim sobie zarządzać. Tutaj przykładowo wejdziemy sobie teraz do edycji nagłówka. Mamy tutaj, tak, tą górną część, czyli miejsce, gdzie mamy koszyk, zaloguj się, ulubione wyszukiwarkę. I w tym miejscu możemy na przykład no, wrzucić sobie swoje logo, tak? Jeżeli mamy jakiś plik już wcześniej przygotowany, no to go po prostu przeciągamy. Może być w tym miejscu, może być w innym, dowolnym metodą właśnie drag and drop zarządzamy sobie tym wyglądem. Także narzędzie będzie oferowało bardzo dużo możliwości, będzie nowocześniejsze, będzie wydajniejsze, będzie na pewno dużą odpowiedzią na to, czego klienci we współczesnych softach potrzebują. No i na pewno dzięki niemu też praca będzie o wiele
bardziej przyjemna dla Was jako deweloperów, jak i dla klientów końcowych. Wracamy w takim razie ponownie do studia. Dzięki Damian za tak profesjonalne pokazanie możliwości Shopera, także w kontekście nowego frontu, który każdy z naszych partnerów i klientów pewnie wyczekuje. Natomiast chciałbym też Cię podpytać o jedną interesującą kwestię i wytłumaczyć de facto naszym partnerom, na czym mogą także zarabiać współpracując z nami, bo Shoper to nie tylko modyfikacje frontowe i niestandardowe funkcje w CSS-ie czy w JS-ie, które możemy przygotowywać dla swoich klientów, ale także nasz, można powiedzieć, taki marketplace z aplikacjami, czyli App Store, który daje bardzo duże możliwości zarabiania nie tylko na swoich projektach frontowych, nie tylko na sprzedaży usług Shopera w ramach programu resellerskiego, ale także na tworzenie takich niestandardowych integracji, modyfikacji i umieszczanie ich właśnie w tym marketplace'ie, gdzie tak naprawdę każdy merchant, każdy z klientów Shopera może wejść i zakupić taką aplikację komercyjnie, poszerzając możliwości swojego sklepu, a wy jako nasi potencjalni partnerzy na tym zarabiacie i wasz biznes fajnie się skaluje, bo przykładowo znalazłeś jakąś fajną, niestandardową integrację czy jakiś feature, który poszerzałby możliwości klienta, sprawdziło się to u twojego klienta i wiemy, że więcej klientów ma taką potrzebę. Dogadujesz się z nami, ustalamy cenę takiej aplikacji, wrzucamy w App Store i tak naprawdę szerokie grono klientów może ją pobrać dla wspólnych korzyści, w zasadzie trójstronnej korzyści. Czy mógłbyś coś, Damian, więcej od strony technicznej opowiedzieć o tym App Store, o tworzeniu tych niestandardowych integracji, pisaniu aplikacji? Tak, to w zasadzie też uzupełnię, zanim przejdziemy może do ponownej prezentacji wszystkiego na żywo. App Store to też miejsce, gdzie można, tak jak wspomniałeś, pokazać aplikacje dla całej grupy klientów oprogramowania Shopper, a też jest to miejsce, gdzie możemy tworzyć tak zwane aplikacje prywatne. Czyli przykładowo, jeżeli jesteśmy deweloperem, mamy jakieś konkretne zlecenie pod konkretnego klienta i tylko dla tego klienta chcemy to rozwiązanie napisać, nie chcemy się chwalić nikomu więcej, bo na przykład, nie wiem, są sytuacje takie, że ten klient nie chce, żeby jego konkurencja właśnie też korzystała z takiego rozwiązania, no to też możemy taką aplikację zrobić jako aplikację prywatną i nie pokazywać innym klientom. To oczywiście jako jeden z przykładów, może to być też na tyle, nie wiem, jakieś proste rozwiązanie, tak, że chcecie je po prostu przez App Store, aby łatwiej tym zarządzać, aby był panel do zarządzania właśnie tym aplikacją bezpośrednio w oprogramowaniu utworzony, no to też na zasadzie takiej aplikacji można takie modyfikacje właśnie tworzyć i my też będziemy dążyć do tego, żeby to ten App Store nasz był właśnie takim miejscem, gdzie te wszystkie aplikacje, te wszystkie modyfikacje finalnie właśnie tworzyć przez niego. Dobra, to teraz wrócimy, myślę, do pokażmy. Do dokumentacji, czyli na developers.shopper.pl. W dokumentacji jest oczywiście cała sekcja poświęcona temu, jak zacząć takie aplikacje pisać. No oczywiście tutaj też, aby w ogóle dostać się do App Store'a, no musicie zostać też naszym partnerem, który w tym App Store funkcjonuje. Również na naszej stronie, na shopper.pl, może sobie otworzymy, żeby każdy wiedział, na shopper.pl w stopce strony mamy bezpośredni odnośnik do twórców aplikacji i też jest formularz, przez który możecie zarejestrować się z prośbą o dołączenie właśnie do twórców aplikacji. Jak już ten etap sobie przejdziemy, to w samej dokumentacji, tak jak wspomniałem, mamy napisane
rozpisane właśnie wszystkie metody, którymi możemy się posługiwać, jak zautoryzować się w aplikacji, jak wykorzystywać token, jak wykorzystywać system billingowy, czyli to, co się będzie działo po zainstalowaniu aplikacji, jak działają właśnie automatyczne wiadomości. Możemy prześledzić sobie, jakie są dostępne webhooki, czyli zdarzenia, które gdzieś tam są wysyłane automatycznie, jeżeli zajdzie nam jakieś wydarzenie typu, nie wiem, utworzy się konto klienta, wpadnie nam nowe zamówienie do sklepu, jak tworzyć też zapytania przez takie tak zwane bulk API, czyli możliwość wysyłania takich grupowych requestów, tak, aby przyspieszyć tak działanie, jeżeli robimy jakieś wymiany danych między jakimiś systemami. Jak korzystać z filtrów dostępnych w REST API, no i oczywiście same metody, tak, które są dostępne, czyli przykładowo tworzenie zamówienia. Na jaki zasób mamy wysłać request, jaką metodą, jakie są dostępne parametry. To wszystko w tej dokumentacji oczywiście sobie znajdziecie. No ale oczywiście, ponieważ to szkolenie ma charakter inspirujący, no to też całej dokumentacji dokładnie omawiał nie będę. To bardziej już na etapie właśnie, jak zdecydujecie się dołączyć do nas za pośrednictwem App Store'a. Tak, oczywiście, natomiast mam do ciebie prośbę, którą pewnie poprą nasi słuchacze, uczestnicy webinaru. Czy mógłbyś zaprezentować na przykładach kilka takich ciekawych modyfikacji, które właśnie zostały ograne za pomocą apki? Tak, to jest właśnie kolejny punkt naszego programu. Przejdziemy sobie teraz właśnie do aplikacji i tutaj zaprezentuję Wam kilka wybranych możliwości, jakie właśnie nasi partnerzy tworzą za pośrednictwem App Store'a. Okej, to jako pierwszą aplikację, która myślę, że zasługuje na uwagę, będą daty dostaw. Najpierw sobie przejdziemy przez jej konfigurację, potem pokażę Wam, jak ona działać będzie od frontu. Oczywiście aplikację należy włączyć, tak, żeby ona była widoczna po stronie frontowej. Natomiast może jeszcze krótko opowiem, do czego ona nam się przyda. No, taka aplikacja daty dostaw będzie pokazywała nam w koszyku możliwość wyboru daty dostawy. Daty, nawet i godziny, tak? Jeżeli przykładowo, nie wiem, prowadzimy jakiś swój lokal gastronomiczny, dostarczamy produkty do klientów i chcemy im dać możliwość wyboru określenia konkretnej daty, o której ten wyrób ma do nich dotrzeć, no to myślę, że taka aplikacja akurat będzie bardzo przydatna. Również jeżeli, nie wiem, oferujemy odbiory osobiste, tak? To wiadomo, że w ciągu 10 minut nie będziemy w stanie na przykład skompletować całego zamówienia klienta, no to możemy też skorzystać z jakichś przedziałów godzinowych, pokazać klientowi przedziały godzinowe, w których będzie mógł sobie ten zamówiony produkt od nas odebrać. Tu szereg oczywiście kontrolek, które możemy sobie ustawić jako aktywne bądź nieaktywne, czyli potwierdzenie, czy wybór daty ma być obowiązkowy, czy też nie, powiązanie właśnie z dostawami, które są dostępne w naszym sklepie. I po zapisaniu takiej konfiguracji, to co jeszcze trzeba zrobić, to ustawić sobie słownik godzin, czyli właśnie jeżeli chcemy oferować dostawy godzinowe, tak, no to musimy takich przedziałów sobie zapisać kilka. Zróbmy na przykład tutaj dla jeszcze tak. Mogą to być oczywiście inne wybrane, natomiast cała konfiguracja wszystkich możliwych pozostałych elementów jest tutaj, w datach dostaw. Możemy tu z automatu od razu wykluczyć na przykład święta, wykluczyć niedzielę, wykluczyć weekendy z całego roku, jeżeli działamy tylko od poniedziałku do piątku. No i możemy też wykluczać w razie czego pojedyncze dni,
lub też, tak jak wspomniałem wcześniej, ustawić dostawy na jakieś konkretne przedziały i załóżmy, że między 9 a 10 tych dostaw jesteśmy w stanie zrealizować 5, między 10.30 a 11 tych dostaw jesteśmy w stanie zrealizować, a dajmy 0. Niech będzie, że ten przedział jest już wykorzystany, to zobaczymy, jak to będzie nam się prezentować po stronie frontowej. No i teraz już, gdy mamy tak ustawioną aplikację, przechodzimy sobie na stronę sklepu. W koszyku mamy już jakieś produkty. Daty dostaw były powiązane z odbiorem osobistym. No i jak widzicie, pokazuje nam się kalendarz, tak, którym mamy możliwość wyboru daty dostawy. Jeżeli wybierzemy tą datę, gdzie ustawiliśmy sobie dodatkowo godziny, no to widzicie, że można wybrać przedział między 9 a 10. Tutaj mieliśmy akurat 5 dostaw dostępnych, więc możemy to wybrać. Tutaj, gdzie ustawiliśmy 0, czyli zasymulowaliśmy niejako to, że ten slot godzinowy został wyczerpany, nie jest możliwy już do wybrania. Wybieramy, zamawiamy, przechodzimy proces złożenia zamówienia. No i oczywiście uzupełniając swoje dane, tutaj postaram się szybko je wypełnić, numer telefonu, kod pocztowy, miasto. Dobra, akceptujemy regulamin i przechodzimy do podsumowania. A, jeszcze numer oczywiście, należałoby jakiś podać. Potwierdzamy zakup. W panelu administracyjnym, w obsłudze sklepu, w zamówieniach, zobaczymy to zamówienie. Po jego rozwinięciu na liście mamy datę dostawy, mamy godzinę dostawy, więc informacje też w tym takim szybkim podglądzie. Tutaj będąc już przy tej aplikacji i przy temacie zamawiania, na przykład tak gdzieś tam lokalnego zamawiania, może od razu przejdę do właśnie dostaw, które też możemy w razie czego ustawić sobie. Załóżmy, realizujemy dostawy na terenie Krakowa, ale też obsługujemy jakieś tam okoliczne miejscowości, to możemy poprzez strefy dostaw, poprzez kody pocztowe uzależnić to, czy w ogóle do jakiejś miejscowości dojeżdżamy i czy na przykład pobieramy jakąś dodatkową opłatę, jeżeli jedziemy pod ten konkretny adres. To, co jest ważne, to musimy właśnie przejść najpierw do stref dostaw i te strefy dostaw sobie poustawiać. W strefach dostaw mamy możliwość wybrania trybu kraje albo kody pocztowe właśnie w kraju. I przy wyborze tych kodów pocztowych możemy wybrać, załóżmy, niech to będą kody pocztowe rozpoczynające się od 31. Możemy, tutaj w podpowiedzi mamy też wszystkie inne możliwości, które oferujemy zaprezentować. Może to być konkretny kod pocztowy, mogą to być kody pocztowe rozpoczynające się od, na przykład niech to będzie dla całego Krakowa, tak? I w ten sposób możemy sobie zdefiniować te strefy dostawy. Potem w formach dostaw, no to już oczywiście tutaj ja sobie powyłączam niektóre, aby one nam w koszyku nie przeszkadzały. Zostawimy sobie nasz przykład, dostawa Wieliczka, dostawa Kraków. Tutaj, jak widzicie, w samej formie dostawy mam ustawioną strefę dostaw Wieliczka, gdzie jest wybrany konkretny kod pocztowy. Koszt dostawy 25 zł, no i druga dostawa, załóżmy, niech to będzie właśnie w Krakowie. Wrócimy na front sklepu, żeby zobaczyć, jak ten mechanizm będzie nam działał. No i teraz, jak widzicie, tu oczywiście pokazały nam się te dwie formy dostawy, ale też aby to miało troszkę większy sens, musimy to trochę jeszcze inaczej skonfigurować. Najpierw zaczniemy może od wyłączenia aplikacji daty dostaw, aby ona nam też teraz nie przeszkadzała.
Wyłączymy aplikację, zapiszmy. Natomiast to, co główna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to w ustawieniach zamówienia i koszyka dostawę i płatność mamy zawsze na pokaż w koszyku, czyli w tym pierwszym kroku. Jeżeli ustawimy sobie ją jako pokaż dodatkowy krok w procesie zakupowym i zapiszemy, to zobaczymy, że ta dostawa nam, wybór tej dostawy nam stąd zniknął. Dopiero jak przejdziemy przez podanie adresu, tutaj wpiszę jakoś swoje dane i niech teraz będzie kod pocztowy 32020 liczka i po właśnie przejściu dalej do płatność i dostawa mamy wybór dostawy tylko do Wieliczki albo odbiór osobisty, czyli widzicie, że system nam zadziałał, tak? Zobaczył, że wpisałem kod pocztowy przypisany do Wieliczki, do strefy dostaw Wieliczka, no i w związku z tym pokazał nam tylko tą strefę dostaw. Jeżeli byśmy wpisali, nie wiem, 31, no niech będzie 0,20, przejdziemy do płatności i dostawy, no to mamy teraz już tylko dostawę Kraków, tak? I w ten sposób możemy sobie w razie czego uzależniać koszty, w ogóle to, czy dostarczamy gdziekolwiek produkty, jeżeli działamy lokalnie, dzięki tym właśnie strefom dostaw w oparciu o kody pocztowe. Tutaj jeszcze jedna fajna rzecz, którą moglibyśmy pokazać, to to, co by się przydało na przykład w takim lokalu, tak? To możliwość ustawienia sobie powiadomienia webpush. Powiadomienia webpush, czyli jeżeli zalogujemy się na jakimś urządzeniu, na telefonie, tak, do panelu administracyjnego sklepu, włączymy sobie powiadomienia o nowych zamówieniach, no to też taki telefon restauracyjny, tak, czy też sklepowy będzie otrzymywał od razu powiadomienia, że w sklepie internetowym zostało utworzone nowe zamówienie. Dzięki temu też możemy w razie czego szybciej na nie zareagować. OK, to teraz przejdziemy do kolejnej aplikacji. W tym celu przejdziemy sobie do zakładki dodatki integracji, przepraszam, nie dodatki integracje, dodatki integracje, tak, moje aplikacje. Ale może jeszcze zanim to może posprzątajmy sobie po tym, co zrobiliśmy. Cofniemy zmiany, które zapisaliśmy wcześniej, tak aby one nam nie przeszkadzały w prezentowaniu kolejnych możliwości. Przywrócimy dostawy. Dobra, wracamy do dodatki integracje, moje aplikacje. Taką kolejną aplikacją, trochę pewnie też w klimacie B2B, będzie aplikacja Zamów Ponownie. Aplikacja jest bardzo prosta, wystarczy ją w zasadzie włączyć, zapisać zmiany, a na froncie naszego sklepu dzięki tej aplikacji po zalogowaniu na swoje konto, to Wam już pokażę, no będziemy mogli oczywiście ponawiać te zamówienia, tak, bez konieczności przeklikiwania się przez wszystkie produkty. Załóżmy, nie wiem, zamawiamy systematycznie jakieś 5 produktów, 10 produktów tych samych, no to możemy wrócić do naszego wcześniejszego zamówienia, kliknąć po prostu zamów ponownie, wybrać, czy to wszystkie te produkty chcemy zamówić, w jakiej ilości, czy w takiej samej jak wcześniej, czy w jakiejś innej. Klikniemy sobie dodaj do koszyka, potem przejdź do koszyka i jak widzimy, mamy te produkty już w koszyku, wystarczy tylko nam sfinalizować to zamówienie. Więc aplikacja bardzo prosta, a rozwiązująca oczywiście szereg różnych problemów, więc też, no jak widzicie, wiele poprzez tego naszego App Store'a da się zrobić. OK, teraz wyłączymy tą aplikację, przejdziemy sobie do kolejnej. Tutaj, ponieważ zalogowałem się jako klient na froncie sklepu, to z panelu administracyjnego jestem wylogowywany i na odwrót też. Kolejną aplikacją, którą chcę Wam pokazać, będzie aplikacja Zapisz, wyślij koszyk. Przechodzimy do jej konfiguracji, włączamy aplikację, zapisujemy.
Oczywiście tutaj mamy możliwość pokazania bądź też ukrycia różnych elementów, jak na przykład, nie wiem, kodu QR, czy też pobrania koszyka w formie CSV, wielkości tego QR i tak dalej. Natomiast to, co możemy tutaj skonfigurować, to gdy dodamy sobie jakieś produkty właśnie do koszyka, pojawi nam się taki przycisk zapisz koszyk. Po jego kliknięciu utworzy nam się jakiś tam link, pod którym ten koszyk będzie zawsze dostępny. Ten link też będziemy widzieć tutaj jako administratorzy. Możemy go w jakiś sposób sobie nazwać, nie wiem, jak on będzie, jako koszyk 3. Zapiszmy. No i możemy taki link po skopiowaniu, tu może usunę te produkty z koszyka, żeby to pokazać, że to faktycznie działa. I po skopiowaniu takiego linku, jeżeli do niego przejdziemy, no to mamy dodane te produkty do koszyka. W ilości, którą zadeklarowaliśmy oczywiście i tak dalej. To, gdzie można tę aplikację, tę modyfikację wykorzystać, no to przykładowo, jeżeli, nie wiem, promujemy jakiś produkt, wysyłamy jakiś mailing, nie chcemy, żeby klient szukał gdzieś po sklepie naszego produktu, możemy mu od razu zaoferować to, żeby znalazł się ten produkt, przenieść go od razu tak naprawdę z tym produktem do koszyka i niech on zajmie się już tylko finalizacją zamówienia, niech nie robi nic więcej, niech go nic więcej nie odwodzi od zakupu produktu, który chcemy zaoferować. Także też możliwości mamy takie. Teraz wyłączymy tę aplikację, przejdziemy do kolejnej. Jak już jesteśmy w klimacie B2B, to myślę, że ten temat również będzie bardzo ciekawy. A mowa tutaj o kreatorze ofert. Kreator ofert PDF. Ten kreator pozwala nam na tworzenie indywidualnego zamówienia pod wybranych klientów. Mamy tutaj bardzo dużą możliwość konfiguracji samego wyglądu takiej oferty, czyli samego wyglądu PDF-a. Możemy, nie wiem, dodać swoje logo, możemy jakieś treści swoje dodać w nagłówku, w stopce. Oczywiście poprzez te oczywiste rzeczy, jak dodanie produktów, z którymi chcemy skomponować ofertę dla naszego wybranego kontrahenta. Tym produktom możemy zobaczyć, jaką mamy cenę, tak, standardową w ofercie, no i odpowiednio, nie wiem, zmodyfikować, tak, jeżeli jest to jakiś klient hurtowy, będzie od nas pobierał, będzie od nas kupował większą ilość tych produktów, no to możemy sobie ustawić jakąś indywidualną dla tego akurat kontrahenta ofertę. Ilość tych produktów, cenę za dostawę, tak, to wszystko możemy w razie czego sobie tutaj skonfigurować. Wygenerować możemy PDF-a, możemy wysłać od razu tego PDF-a mailem. Jeżeli klient nam zaakceptuje zamówienie, możemy oczywiście od razu też wygenerować na podstawie tej oferty zamówienie, które utworzy nam się w sklepie. Zapisaliśmy ofertę, pobierzemy sobie PDF-a, możemy go zapisać na dysku, tak, i przesłać albo mieć do podglądu dla siebie, albo wysłać tradycyjnie mailem klientowi. No i jeżeli klient nam zaakceptuje, to tą ofertę konkretną, tak, możemy zawsze później do niej wrócić, bo jeżeli jest już ona zapisana, no to mamy ją w tym miejscu, możemy kliknąć edycję tej oferty, a następnie właśnie wybrać generuj zamówienie, możemy wybrać też klienta, do którego ma to zamówienie być od razu przypisane. No tu system oczywiście przeszukuje bazę kont klientów, których mamy w sklepie zarejestrowanych. No i jeżeli dane adresowe, jest wszystko tak, jak ma to ustawione na koncie, klikamy po prostu zapisz i generuj zamówienie. Teraz aplikacja nam to zamówienie tworzy. Możemy też bezpośrednio po jego utworzeniu, możemy przejść bezpośrednio do tego zamówienia,
i zobaczyć je oczywiście w tym miejscu. Także też bardzo przydatna funkcjonalność, no i jak widać modyfikująca oprogramowanie, co pozornie mogłoby się wydawać niemożliwe. Jeżeli jesteśmy już w tym klimacie, to też warto, abym zaznaczył Wam rzecz, która jest wbudowana właśnie w funkcjonalność samego oprogramowania. Mowa tutaj też w klimacie w zasadzie takim B2B, tak, bo do tego chciałem nawiązać. To w ustawieniach produktów mamy możliwość też zrobienia czegoś takiego jak poziomy cenowe. Tych poziomów cenowych możemy mieć 1, 2 lub 3, czyli możemy mieć cenę podstawową widoczną dla wszystkich, cenę dla jakichś klientów z grupy hurtowej, czy też z grupy hurtowej dodatkowej. Oznacza to tyle, że jeżeli aktywujemy sobie tę usługę, tę funkcjonalność, to w produktach, załóżmy, niech to będzie produkt magazyn B, tak? Jak widzimy, mamy cenę podstawową i cenę hurtową 1. Niech to będzie podstawowa cena będzie 100 zł, hurtowa będzie 50. W ten sposób sobie to zapiszemy. Teraz, jeżeli mamy konto klienta, w zasadzie grupę, najpierw kont klientów, tutaj utworzyłem wcześniej, ta grupa niech się nazywa grupa hurtowa i ta, jeżeli klient będzie przypisany do tej grupy hurtowej, to on będzie widział poziom cenowy jaki? Podstawowy, czyli tą cenę 100 zł w przypadku tego produktu, czy też hurtowy, czyli tą cenę 50. Jeżeli ustawimy, że ma być to poziom cenowy grupa hurtowa 1, no to ten poziom cenowy będzie on właśnie widział. Bezpośrednio w koncie klienta też właśnie musimy pamiętać o tym, żeby przypisać go do tej grupy hurtowa, żeby on po zalogowaniu widział właśnie tą swoją cenę. Teraz odświeżę stronę, przejdę na swoje konto, tak, jestem zalogowany, ok. No jak widzimy, ten produkt z magazynu B kosztuje mnie 50 zł, jeżeli się wyloguję, cena podstawowa 100 zł, także też jak widać, oprócz modyfikacji, tak, które gdzieś tam możemy poszukiwać jako zaawansowane rozwiązania, też bardzo dużo mamy tych rozwiązań wbudowanych. Dobra, przejdźmy w takim razie dalej, wracamy do dodatki, integracje, aplikacje. Aha, ale jeszcze zanim to myślę, że warto jeszcze w temacie tego B2B pokazać jeden fajny przykład, tak? Przykład sklepu, przykład modyfikacji w zasadzie, którą można wykonać. Modyfikacją tutaj tak naprawdę jest logowanie na wejście, tak? Jeżeli nie zalogujesz się, czyli nie masz utworzonego konta w tym sklepie, no to go nie zobaczysz. Sklep jest właśnie typowo zrobiony pod B2B, no i gdzieś tam właściciel sklepu, tak, nie chce pokazywać w ogóle swojej oferty nikomu spoza zarejestrowanych użytkowników. Dobra, kolejną aplikacją, którą chciałem Wam pokazać, modyfikacją tak naprawdę za pomocą App Store'a, tak, jest to jednoetapowy koszyk, czyli też gdzieś narzędzie, które klienci nasi końcowi, requestują, tak? Ono również ma szereg różnych ustawień, nie będziemy przez nie wszystkie przechodzić. Włączymy jedynie aplikację, a to, co chcę Wam pokazać, to to, że ona działa, tak? Jak funkcjonuje? No, po dodaniu produktu do koszyka, teraz jak wcześniej widzieliście, mieliśmy tutaj kolejne kroki do przejścia, tak, po włączeniu tej aplikacji, ta aplikacja tak naprawdę zbiera nam te wszystkie kroki w jedno miejsce i możemy wszystko na jednym ekranie sobie uzupełnić, wybrać dostawę, płatność, podać swoje dane adresowe, złożyć zamówienie i to wszystko, więc takie rozwiązania również za pośrednictwem naszego App Store'a są dostępne. W zasadzie nie za pośrednictwem naszego App Store'a, a za pośrednictwem naszego oprogramowania, bo my jakby de facto dajemy te możliwości. I ostatnia aplikacja jako forma prezentacji tego, co więcej da się zrobić, to będzie aplikacja produkt gratisowy w koszyku. Też jeżeli chcemy, nie wiem, zaprezentować jakieś właśnie dodatkowe
profity z tego, że mamy jakąś wartość zamówienia, załóżmy, niech to będzie od 100 zł, możemy tych przedziałów oczywiście robić więcej. Tu możemy sobie wybrać też, w którym konkretnym miejscu mamy to się nam pokazywać. No to możemy uzależnić od właśnie kwoty zamówienia jakiś gratis, tak, który klient sobie może gdzieś tam dodać dodatkowo w procesie zakupowym. Możemy to skonfigurować, możemy wpisać, od jakiej ceny ten produkt ma być możliwy do zaoferowania jako gratis. No i potem już w samym koszyku, w samym sklepie, tak, możemy zaprezentować to właśnie w tej formie. Jak widzicie, no mamy tutaj akurat zamówienie na kwotę 35 zł. Brakuje nam jeszcze trochę, żeby móc ten produkt sobie dodać jako gratis. Natomiast no, jeżeli dodamy ich oczywiście więcej, tych produktów, wartość zamówienia nam wzrośnie, no to wtedy osiągniemy możliwość wybrania tego prezentu. O wszystko to, o czym teraz wspominam, to jest oczywiście kropla w morzu aplikacji, bo tych aplikacji wszystkich mamy już paręset, tak, dostępnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ich było jeszcze więcej, więc jeżeli masz jakiś fajny, ciekawy pomysł na napisanie jakiejś aplikacji, czy to, nie wiem, bezpośrednio pod swojego jakiegoś klienta, czy widzisz przestrzeń na to, aby taka aplikacja była dostępna dla całego wachlarza klientów Shoper, no to App Store to jest miejsce, gdzie właśnie tego typu rozwiązania możesz oferować. Dobra, no to myślę, że teraz możemy wrócić do studia. Damian, fajnie omówiłeś niestandardowe modyfikacje na przykładach konkretnych sklepów oraz aplikacje, które również mogą dostarczać dodatkowych funkcjonalności naszemu środowisku. Aczkolwiek pewnie nasi uczestnicy są zainteresowani, jakie Shoper ma natywne możliwości, co otrzymujemy w ramach czystego pakietu. Jak wiemy, Shoper to potężny ekosystem, więc poza aplikacjami, poza niestandardowymi rzeczami, co dostajemy w wersji basic, powiedzmy. No tak, tu właśnie należy pamiętać, tak jak słusznie do tego nawiązujesz, żeby nie wyszło tak, że Shoper to tylko jakieś modyfikacje. Shoper to ogromne narzędzie, tak, dające szereg też wbudowanych możliwości, które na co dzień ułatwiają pracę. No i myślę, żeby to pokazać, tak, przynajmniej część z tych najważniejszych, to przejdziemy w takim razie znowu do prezentacji ekranu i omówimy sobie to na przykładach. Bardzo mnie to cieszy, perfekcyjnie jesteś przygotowany, ja rzucam hasło, a ty masz case'y. No dobra, no to w takim razie zacznijmy sobie ponownie od panelu administracyjnego sklepu i na początek przejdźmy do ustawień, ogólne domeny. Niby oczywiste miejsce, ale też warto nieco więcej o nim wiedzieć. W zarządzaniu domenami mamy możliwość dodawania oczywiście swoich domen. Mamy możliwość dodawania swoich domen per język, tak? Czyli jeżeli mamy sklep wielojęzyczny, to nie wiem, dla wersji polskiej może to być z końcówką .pl, dla wersji niemieckiej .de, angielskiej .uk i tak dalej. Natomiast w samym tym miejscu dajemy takie typowe funkcje do zarządzania strefą DNS domeny, tak? Jeżeli domena jest przekierowana do nas, możemy tutaj oczywiście różne wpisy w DNS-ach robić, czy to rekordów A, wpisów tekstowych, MX-ów. Jeżeli, nie wiem, chcemy MX-y, czyli pocztę tak naprawdę odesłać na Google, to wystarczy kliknąć w Google i wpisy dodadzą nam się MX-y goglowskie automatycznie. Jeżeli potrzebujemy dodać jakieś, nie wiem, rekordy SPF, no to wszystko w tym miejscu jest dostępne do zrealizowania.
W ramach oczywiście domeny też warto powiedzieć o tym, że mamy dostępną również i pocztę, tak, jeżeli ktoś korzysta z ustawień MX naszych, tak, z naszych, może korzystać z naszej poczty. Oferujemy do tego narzędzie online'owe, oczywiście znany pewnie wszystkim RoundCube. Zaawansowany, tu online'owo możemy odbierać, wysyłać, tak, pocztę, czy też, no nie wiem, nawet skonfigurować sobie jakiegoś klienta FTP, jeżeli mamy takie życzenie i we swoim kliencie tą pocztę odbierać w jakimś Thunderbirdzie, Outlooku i tak dalej. Natomiast samo narzędzie online'owe daje nam szereg możliwości, choćby nawet tworzenia przekierowań poczty, tak? Jeżeli, nie wiem, chcemy, żeby z tego naszego adresu poczta była gdzieś wysyłana dodatkowo w inne miejsce, wysyłać kopię na jakiś inny adres, to też można takie rzeczy tutaj oczywiście zrobić, więc szereg dodatkowych zaawansowanych funkcji pocztowych również oferujemy. Sama domena i poczta to jest wszystko, natomiast no, kolejne elementy gdzieś tam wbudowane, bez których sklep nie miałby racji bytu, no to oczywiście formy płatności, tak, za którymi klient może płacić u nas w sklepie. No te formy płatności akurat mamy w zamówieniach, formy płatności tutaj taką najbardziej preferowaną przez nas oczywiście jest bramka płatnicza Shopper Płatności. W tej bramce płatniczej macie możliwość realizowania przelewów ze wszystkich polskich banków, możliwość płatności przez Google Pay, Apple Pay, raty, mamy też możliwość uruchomienia PayPo, tak, czyli kup teraz, zapłać za 30 dni, więc bardzo dużo ciekawych rozwiązań. No i też integracje z innymi serwisami, tak, jeżeli ktoś ma ochotę zintegrować się, nie wiem, z PayPalem, z Przelewy24, z Payu, czy z Klarną, jeżeli gdzieś oferujemy jakieś zagraniczne płatności, no to również ma możliwość tego wyboru. I tu przepraszam, Damian, że ci wtrącę, nie wspomniałeś też oczywiście o naszej dumie narodowej, czyli Bliku. Shopper płatności. A, no tak, no to już jest na tyle powszechna usługa, że człowiek zapomina o takich rzeczach, a w zasadzie chyba większość przelewów sam nawet robię Blikiem, tak, więc jak najbardziej Blik też w ramach Shopper płatności jest dostępny w koszyku. Dzięki, Adrian. Dostawy, no to oczywiście nie byłoby dostaw bez integracji pewnie z różnymi zewnętrznymi serwisami, bo ile możemy sobie utworzyć jakąś tam dostawę o nazwie kurier, o tyle jeżeli, nie wiem, chcemy dostarczać coś do paczkomatu, no to wypadałoby, żeby klient w procesie zamówienia ten paczkomat sobie wybrał, później w tym zamówieniu ten paczkomat był widoczny i najlepiej jeszcze, żebyśmy z panelu administracyjnego sklepu utworzyli od razu etykietę adresową dla przewoźnika i wydrukowali ją, nakleili na paczkę. No to oczywiście wszystko jest możliwe w naszych integracjach. Tu nasze natywne integracje to są Shopper przesyłki, gdzie dajemy możliwość właśnie czy to zintegrowania się z paczkomatem, czy nie wiem, z Orlen paczkami, czy też, nie wiem, z Pocztą Polską. Bo tutaj to wszystko na zasadzie takiej brokerskiej, tak? Czyli jeżeli nie korzystacie z jakiejś swojej bezpośredniej umowy, no to można korzystać z tej funkcji Shopper przesyłek. Natomiast jeżeli macie jakąś umowę bezpośrednią z Impostem, z Pocztą Polską, również mamy tutaj wbudowane integracje z tymi serwisami. Jeżeli natomiast korzystacie z jakichś bezpośrednich umów z kurierami typu DHL, DPD, UPS i tak dalej, to też mamy na to rozwiązania dostępne już w App Store, ale to szczegóły oczywiście gdzieś tam przy okazji możemy omówić, nie będziemy się na teraz na tym skupiać. Ja Wam zaprezentuję właśnie, jak to wygląda od frontu, tak, jeżeli sobie przejdziemy przez taką konfigurację, przykładowo form dostaw, no to wybieramy sobie, niech to będzie dostawa do punktu odbioru, niech to będzie Inpost. I teraz jeżeli dodamy sobie coś do koszyka, przejdziemy do zamówienia, do paczkomatu, klikamy zamawiam, przechodzimy ponownie proces zamówienia, uzupełniamy dane,
Podamy jakieś dane, żeby nam to system przyjął. No i oczywiście, jak widać, mamy możliwość wyboru paczkomatu. Czy to, nie wiem, z mapy, jeżeli komuś jest tak wygodniej, możemy wyszukać tak przez nasze, poprzez kod pocztowy, czy też jeżeli znamy, no to bezpośrednio z listy, tak? No i ten punkt odbioru, on się tam gdzieś nam oczywiście zapisze w zamówieniu. A tutaj nie dałem małpy, tak? I system nam wykrył, że błędny adres e-mail. Tylko punkt odbioru nam zniknął. No dobra, to już wybierzemy sobie inny. No i potwierdzamy zakup. Teraz, jeżeli sobie wrócimy do panelu administracyjnego, do obsługi sklepu zamówień, no to zobaczymy w tym naszym zamówieniu. Zamówienie zostało złożone, jest wybrany paczkomat, jaki to paczkomat. Teraz, jeżeli skorzystamy z funkcji wbudowanych w Shoppers, czyli z utworzenia przesyłek, jesteśmy zintegrowani właśnie z tą naszą usługą, no to tu możemy przejść proces generowania powiadomienia tak naprawdę przewoźnika InPost o tym, że ta przesyłka będzie miała miejsce, wygenerowania etykiety, przyklejenia ją sobie na paczkę i czy to, nie wiem, zawiezienia do punktu POS akurat InPostu, czy też do, bezpośrednio do paczkomatu, czy też, nie wiem, jesteśmy umówieni na jakiś podjazd kuriera, który te paczki od nas będzie odbierał. Także tu mamy też bardzo duże ułatwienie dla samych sprzedających. Inne integracje, które wymagają też uwagi, no to na pewno integracje z Google, tak, które są wbudowane w nasze oprogramowanie, czy to integracja z Google Analytics 4, z Google Adsami, tutaj akurat niezbędna integracja do remarketingu, czy też do śledzenia konwersji. Jest jeszcze stara z poprzednim Analyticsem, ale ona też niebawem już stąd zniknie. Integracja z Google Shopping, tutaj mam na myśli integrację z Merchant Center, tak, czyli możliwość tak de facto wygenerowania sobie XML-a z produktami, które gdzieś tam będziemy przekazywać w Merchancie, a potem z Merchanta do Google Adsa, tak, aby móc reklamować swoje produkty. No tu też pozostała część, czyli Facebook. Facebook tak naprawdę integracja jest zrobiona przez API konwersji, czyli też możliwość reklamowania swoich produktów w tym serwisie. Jak już mówimy o tych usługach, no to też wspomnę Wam od razu o porównywarkach cen, tak? Bo de facto Ceneo, Ceneria, kupujemy Knockout, Skąpiec. Do tych porównywarek też jesteśmy w stanie sobie bezpośrednio w panelu administracyjnym, korzystając z tych wbudowanych funkcjonalności, utworzyć tak naprawdę, tak? Tego XML-a, który jest tam dedykowany do każdej z nich. Kolejne rzeczy, no to tutaj gdzieś rzeczy ułatwiające pozycjonowanie, tak, jeżeli przejdziemy sobie do ustawień zaawansowanych SEO, no to tutaj mamy możliwość raz, że wygenerowania sobie sitemapy, tak, do Google Search Console'a, mamy możliwość, mamy dostęp do pliku robots.txt, jeżeli chcielibyśmy, nie wiem, poblokować jakieś dostępy robotom indeksującym do którychś części oprogramowania, no to możemy to zrobić tutaj. No i z tych podstawowych ustawień, czyli ustawień meta danych, meta tytułów, meta opisów, słów kluczowych, w podziale na poszczególne sekcje, czyli czy to będzie strona główna, czy karta produktu, w liście produktów, lista produktów producenta, blog, w nowości, w promocjach. Tutaj oczywiście te ustawienia, które robimy tutaj, to będą ustawienia te, tak nazwijmy je, globalne, tak, bo oczywiście to, że ustawimy sobie tutaj w tytule strony, żeby nam zawsze dla produktu była pobierana nazwa produktu, to nie oznacza, że nie możemy tego w jakimś produkcie też zmienić, bo wchodząc do edycji każdego produktu, czy też do kategorii, czy też do bloga, mamy też taką zakładkę jak pozycjonowanie,
i w tych zakładkach mamy również informacje, to co nam się domyślnie pobiera, czyli tutaj product name, więc wyświetliłby się nam magazyn B w tym wypadku, tak? Opis to nazwa produktu plus tam jakaś informacja z jakiej kategorii, ale możemy też coś napisać własnymi słowami, tak, jeżeli chcemy. I to daje nam wtedy też większe możliwości personalizacji. No i też mamy możliwość zmiany linku, tak, tego, pod którym jest standardowo produkt generowany. Czyli jeżeli nie chcemy, żeby to był ten nasz jakiś tam systemowy, no to może on pod tak zwanym SEO linkiem jakimś naszym występować. Dobrze, w takim razie przejdźmy sobie dalej. Kolejną rzeczą wartą uwagi to jest akurat ustawienia, to będą ustawienia cookies, czyli pokazywanie widgetu ze zgodami użytkownika, tak, czy zgadza się nam na cookiesy. To oczywiście też jest domyślnie wbudowana funkcjonalność w oprogramowanie sklepu. Jak sobie przejdziemy, to zobaczymy, tak, że mamy możliwość wyboru zaakceptowania niezbędnych, dostosowania zgód, czyli nie wiem, funkcjonalnych, analitycznych, czy też wszystkiego, zapisać te ustawienia, no i też później ewentualnie wrócić, tak, jeżeli ktoś chce zmienić te ustawienia, no to też dajemy możliwość w pełni zgodną z obecnie obowiązującym prawem, również w tę stronę, jeżeli ktoś powróci do nas na stronę, to może te cookiesy sobie wyedytować. Kolejnym takim przydatnym elementem to pewnie przy okazji, gdzie migrujecie na przykład klientów, tak, z innego oprogramowania do nas, choć pewnie też nie zawsze, bo to z tym trzeba ostrożnie, to będzie zakładka zaawansowane przekierowania. Tutaj mamy możliwość tworzenia właśnie przekierowań. Jeżeli, nie wiem, nie uda się, bo tak jak wcześniej Wam pokazywałem, że w każdym produkcie, kategorii i tak dalej można ustawić jakiś swój własny adres SEO i jeżeli przenosicie jakieś oprogramowanie do nas, to najlepiej, aby te adresy poprzednie odtworzyć. Ale jeżeli nie uda się jakiegoś adresu odtworzyć, bo to on jest jakiś mocno systemowy, no to trzeba po prostu zrobić przekierowanie, tak? Te przekierowania można robić poprzez ten interfejs wbudowany w tym miejscu. Można też za pomocą API zaimportować tak naprawdę tych przekierowań setki, jeżeli tyle ich macie. Importować przez plik CSV tak naprawdę, nawet z użyciem Postmana, jeżeli ktoś ma z nim doświadczenie, to przy pomocy tego narzędzia też to można zrobić. W razie czego nasz zespół migracyjny, tak, z innych platform też ma takie możliwości, więc gdybyście chcieli więcej wiedzieć na ten temat, no to przy okazji gdzieś tam rozmów handlowych można takie tematy poruszać, czy coś na przykład nie mamy przygotowanego, tak, aby zmigrować dane z platformy X do nas. W zasadzie to migrujemy adres z każdej platformy chyba, tak? Tak, dokładnie. Nie ma żadnego problemu. Mamy też zespół migracji, zarówno biznesowy, jak i techniczny. Partnerzy mają duże doświadczenie w migracjach, zarówno z platform open source, jak i z innych SaaS-ów. Mamy gdzieś tam przygotowane gotowe migratory. Możemy to zrobić za Was, możemy Wam pokazać, jak to się robi, więc są pełne możliwości. Dzięki. Dobra. No, w takim razie przejdźmy sobie dalej. Tutaj taką kolejną rzeczą wartą uwagi będą shopper zwroty. No to jest akurat funkcjonalność gdzieś tam uwiarygadniająca sklep, czyli dająca kupującemu poczucie takie bezpieczeństwa, bo te shopper zwroty, o których chcę Wam teraz powiedzieć, to jest nic innego jak możliwość właśnie odstąpienia od zamówienia tam w ciągu 14 dni, czy też w ciągu jakiegoś innego czasu, który sobie tak naprawdę możecie sami zdeklarować. Shopper zwroty obecnie funkcjonuje jako aplikacja darmowa, oczywiście można ją zainstalować, aktywować, ustawić w odpowiedni sposób. Ustawić sobie adres do zwrotu, możemy sobie właśnie ustawić czas, jaki dajemy na odstąpienie od umowy, czas na zwrot pieniędzy, politykę prywatności, zaimportować nasze logo do tych zwrotów, także szereg też takich dodatkowych ustawień. Natomiast to, co klient gdzieś tam po swojej stronie, klient końcowy widzi, to przycisk zwrotu, tak? Może tak naprawdę, jeżeli w sklepie złożyliśmy zamówienie, no to wpisujemy oczywiście adres e-mail, na którym to zamówienie było złożone.
No i jak widzimy, mamy podgląd do swoich zamówień, które zostały tutaj zrealizowane. Możemy wybrać, które produkty chcemy zwrócić, o ile oczywiście kwalifikują się w tej konfiguracji, którą administrator przewidział dla nas, na odstąpienie bez podania przyczyny, tak, czyli to takie standardowe 14-dniowe, czy też ewentualnie, nie wiem, jakieś reklamacyjne. Jeżeli odstępujemy bez podania przyczyny, wybieramy też, czy wszystkie produkty tak naprawdę zwracamy, czy tylko ten jeden konkretny. Akceptujemy regulamin, tak, przechodzimy dalej. No i tutaj już przechodzimy do generowania przesyłki, tak, i mamy od razu też możliwość wyboru, czy to nadajemy jakimś kurierem, czy może chcemy wysłać przez paczkomat, w zależności od tego, jaka jest to przesyłka. Po przejściu całego procesu też my jako kupujący, czyli ten klient na samym końcu, ma możliwość wydrukowania etykiety, naklejenia na przesyłkę i odesłania do sklepu, więc też bardzo, bardzo fajne ułatwienie dla właśnie tych klientów końcowych. No, uwiarygadniające tak naprawdę sklep, tak, więc jeżeli chcemy pokazywać, jak łatwo jest w naszym sklepie robić zakupy, jak łatwo jest w razie czego dokonać zwrotu, no to myślę, że warto gdzieś to tam, tą funkcjonalność eksponować. My jako administrator mamy też możliwość podglądu tych wszystkich zwrotów, które oczywiście klient nam tam zlecił. Możemy zobaczyć, co, kiedy zostało zgłoszone. Potem oczywiście możemy zatwierdzić bądź też zatwierdzić bądź odrzucić, jeżeli to jest reklamacyjny zwrot, tak? Także też jako administrator mamy nad tym niejako kontrolę. Dobrze, to przejdźmy sobie do innych wbudowanych funkcjonalności. Teraz może porozmawiajmy sobie o szablonach automatycznych. Szablony automatyczne to nic innego jak wiadomości e-mail, które system może generować na każdą okazję, czyli jak ktoś nam się na przykład zarejestruje w sklepie, zamówi produkt, może te wiadomości akurat mogą być wysyłane zarówno do klienta kupującego, jak i do administratora sklepu. Ktoś doda się do subskrypcji, czyli do newslettera. Te wszystkie szablony wiadomości e-mail możemy sobie tutaj bezproblemowo modyfikować, możemy układać ich treść. Mamy też legendę znaczników, jakie można użyć w mailach zmiennych, tak, czyli w zależności od tego, kto w tym sklepie składa zamówienie, no to w zależności od tego, jaki ma numer zamówienia, jakie produkty zamówił, jakie dane podał, możemy też podawać różne instrukcje warunkowe, if, nie wiem, na przykład dostawa równa się paczkomaty, no to wtedy wyślij mi jakąś treść. Jeżeli dostawa równa się kurier, no to wyślij mi inną treść. Więc taki jakby szereg personalizacyjnych wiadomości mamy. Jest też taki szablon zamówienie zmiana statusu. Tutaj on jest podzielony na wiadomość taką główną i bezpośrednio też w ustawieniach produktów, statusy zamówień mamy możliwość ustawienia zamówień, statusy zamówień. Mamy możliwość też do każdego statusu, czyli na przykład jak to jest zamówienie złożone, czy to jest jakieś zamówienie, przesyłka wysłana, ustawić to, że będzie generowana jakaś wiadomość do tego klienta. Jeżeli mamy to zaznaczone, tak, no to możemy jakąś treść tutaj wpisać, również korzystając z tych znaczników, które tam w legendzie do tych wiadomości automatycznych są przewidziane. Najczęściej no to tutaj podajemy informację, twoje zamówienie zostało przesłane i na przykład, nie wiem, znacznik pobierający link do śledzenia tej przesyłki. Jak sobie to zapiszemy, no to później w obsłudze zamówień, w razie czego, gdy tutaj mamy tą kolumnę status, jeżeli wybierzemy na przykład jakiś inny status dla tego zamówienia i mamy tutaj kopertę, tak, no to wiemy, że gdy przełączymy na ten status, no to zostanie do tego klienta wysłana również jakaś wiadomość w związku ze zmianą tego statusu na ten, który wybieramy. Co do produktów, no tutaj warto też w samych produktach nakreślić to, że produkty mogą być, oprócz tych takich podstawowych rzeczy jak nazwa, cena, tam gdzieś już mówiliśmy o różnych cenach też hurtowych,
Te produkty też mogą być różne, bo mogą być na przykład produkty wariantowe, mogą być produkty cyfrowe, elektroniczne, tak? Czyli możliwość pobrania jakiegoś pliku, który gdzieś tam po zakupie jest wysyłany do klienta. Tu jeżeli chodzi o warianty, no to te wszystkie takie podstawowe warianty typu, jeżeli to jest wariant, załóżmy, nie wiem, dla ciuchów jakiś, tak, do wyboru rozmiaru, czy do wyboru koloru, no to to wszystko możemy sobie właśnie tu ustawić. Może pokażę Wam przy okazji jednego sklepu, akurat też z takim konfiguratorem produktu, który oparty jest o warianty, ale też zmodyfikowanym, bo no tutaj oczywiście mamy możliwość wyboru jakiegoś zdjęcia, kolor, to są akurat warianty tekstowe, rodzaj nadruku, który gdzieś tutaj chcemy na zdjęcie i teraz czy to jest brak, czy napis, tak? Czy i tutaj Twój napis na tym kubku, no to to jest nic innego jak pole wariant tekstowe. Zdjęcie, no to pole wariantu plik, czyli możliwość załadowania swojego własnego pliku do wyboru wariantu. Tutaj akurat mamy też tekst i zdjęcie. No, w tym konfiguratorze jest jeszcze przewidziane jakieś tam inne opakowanie, tak, na prezent zapewne. Jakaś dodatkowa wizualizacja, czyli tutaj akurat tak lub nie. Więc w ten sposób możemy korzystać z wariantów. Wariantów, atrybutów też produktów, tu akurat atrybuty dają nam tam gdzieś możliwość filtrowania od strony frontowej, tak, po jakichś tam parametrach, załóżmy przy elektronice, niech to będzie przekąt na ekranu, na przykład do telewizora. Produkty, jak tworzymy produkty, no to tak de facto możemy to też utworzyć zestawy produktów, możemy połączyć kilka produktów w jeden zestaw i zaprezentować, że te produkty, jeżeli kupujemy razem, one są tańsze o ileś tam złotych niż jakby kupować je właśnie osobno. Kolejnym elementem takim wartym uwagi będzie nasza wyszukiwarka produktów. Wyszukiwarka, no w zasadzie to takie bardzo zaawansowane narzędzie. Ta wyszukiwarka, co nam daje? No, przede wszystkim fajne w tej wyszukiwarce jest to, że po wpisaniu jakiejś frazy, części frazy, tak, mamy od razu automatyczne podpowiedzi produktów. Możemy z tego miejsca sobie wybrać, który produkt chcemy, bądź też, no nie wiem, po wciśnięciu Enter możemy przejść do listy produktów, które nam wyszukiwarka odnajdzie. To też jest domyślnie, także nic ekstra tutaj nie trzeba do tego modyfikować. Są też różne ustawienia dla niej, ale o tym pewnie powiemy później. A, wiem, co jeszcze zapomniałem powiedzieć przy okazji samych produktów, więc wróćmy jeszcze na chwilę do nich. W produktach mamy możliwość, oprócz tego, pomijając to, co mówiliśmy wcześniej, że poprzez API, REST API możemy jakieś pisać programy, które na przykład będą nam automatycznie wymieniać dane ze sklepem, czyli na przykład, nie wiem, aktualizować stany magazynowe produktów, no to też mamy możliwość importu i eksportu informacji o produktach. Import, eksport jest poprzez pliki CSV, mamy możliwość tworzenia swoich własnych profili, profilów importu czy też eksportu, no i tutaj ustawienia pól, które chcemy aktualizować, czy to, nie wiem, jedno pole, dwa pola, wszystkie pola, które gdzieś tam są dostępne. Tutaj też w kontekście tego, co gdzieś mówiliśmy wcześniej, jest takie pole jak adres URL, czyli SEO URL, więc gdybyśmy przenosili się z oprogramowania, z jakiegoś konkurencyjnego oprogramowania do Shopera, tak, no to możemy w łatwy sposób też zaimportować masowo linki tych produktów i nie trzeba wtedy też robić przekierowań, tak, jeżeli uda nam się te linki oczywiście wyeksportować z poprzedniego oprogramowania. Dobrze, tutaj to, co jeszcze warto, aby wspomnieć, to szereg takich rozwiązań, które
już może nie są tyle w core dostępne w cenie oprogramowania. Oczywiście one są dostępne, integracja z tymi rozwiązaniami jest darmowa, natomiast same usługi w sobie są tam gdzieś dodatkowo płatne, ale też bardzo, bardzo przydatne w samym sklepie. Mam tutaj na myśli akurat samą aplikację na przykład regulaminów, tak? Bo no, każdy sklep gdzieś tam musi mieć swój regulamin. Jest to tam warunek prawny, tak, żeby na sklepie regulamin się znajdował. Może taki sklep skorzystać z naszego rozwiązania, z Shopper regulaminów, może zakupić ten regulamin bezpośrednio w Shopper i przejść przez jego konfigurator i tak naprawdę kilkoma kliknięciami też ustawić sobie go na stronie sklepu. I tutaj warto dodać w tym temacie, mówiłeś, że jest to za niewielką dodatkową opłatą, natomiast koszt kar, które można otrzymać, nie posiadając takiego must have regulaminy, jest ogromny, jak i koszt samej usługi, jeśli zlecilibyśmy to zewnętrznie jakiejś agencji, która specjalizuje się w prawie dla e-commerce, więc zdecydowanie mniej kosztowne i wygodniejsza jest instalacja takiej aplikacji, co Damian w tym momencie pokazuje. Tak, no, na pewno. No, też wy jako nasi partnerzy też macie możliwość kupowania tych aplikacji u nas po cenie partnerskiej tak naprawdę i potem gdzieś oferowania już ich w swojej cenie klientowi końcowemu, więc możecie taką ofertę kompleksową zbudować dla tego klienta, łącząc na przykład właśnie z oprogramowanie plus jakieś tam dodatki, jeżeli będą wymagane i te dodatki macie bezpośrednio już u nas. Natomiast idąc dalej, no to też na przykład nasze rozwiązanie Shopper Faktury i Magazyn, tak, jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś narzędzia do fakturowania, chce procesy automatyzować, czyli na przykład we wspomnianą przeze mnie wcześniej zmianę statusów, jeżeli, nie wiem, zamówienie wyślemy do klienta, no to możemy ustawić trigger w takiej aplikacji, żeby nam automatycznie wtedy też ona generowała fakturę do klienta i wysyłała na jego adres e-mail, na ten, który podał w procesie zamówienia. I inną ciekawą też taką aplikacją, naszą aplikacją w zasadzie, to jest aplikacja Shopper Connect. Aplikacja, która rozwiązuje nam tutaj akurat problem infolinii naszego sklepu, tak? Więc część sprzedawców na pewno gdzieś tam się podaje swój numer telefonu, tak? Gdzieś na stronie, aby się z nimi kontaktować, swój numer komórkowy i w ten sposób z tym sklepem się kontaktujemy. Natomiast możemy zrobić to bardziej profesjonalnie. Możemy skorzystać z aplikacji Shopper Connect, która nam wygeneruje jakiś nasz numer telefonu. Później dalej w konfiguracji możemy oczywiście ustawić, w jakich godzinach ten numer funkcjonuje, jaki jest komunikat poza godzinami naszej pracy, czyli na przykład jeżeli ktoś dzwonił, będzie do nas po godzinie 17, to dostanie informację o tym, że sklep nie pracuje, zadzwoń do nas między 10 a 18 albo zostaw nam jakąś swoją wiadomość. No i to wszystko też w czasie, kiedy pracujemy, jeżeli dzwoni do nas klient, który na przykład, nie wiem, składał u nas zamówienie, no to tutaj akurat pokazuję na zdjęciu, tak, bo nie mam możliwości pokazania na telefonie, ale no widzimy, że ta aplikacja po zainstalowaniu, bo tą aplikację oczywiście instalujemy później na naszym telefonie, dzwoniący, który złożył u nas zamówienie, wyświetlają nam się jego wszystkie informacje, tak, jego imię, nazwisko, szczegóły zamówień, jakie u nas złożył, więc też potencjalnie wiemy, z kim będziemy rozmawiać i w jakiej sprawie może do nas dzwonić. To też ułatwi nam tam gdzieś proces obsługi tego naszego klienta, więc myślę, że warto gdzieś tą aplikację też zadbać o to, aby klient miał. I tutaj, Damian, też chciałem, żebyś troszeczkę powiedział w tym duchu, o którym słyszymy od lat, omnichannel. Warto dywersyfikować sprzedaż, oczywiście tą podstawą powinien być własny sklep internetowy, którego nie dotyczą podwyżki prowizji, jak chociażby na marketplace'ach, na Allegro. Natomiast najlepiej jest oferować swoje produkty w różnych kanałach i do tego też mamy w Shopper Group konkretne narzędzie, które można łatwo spiąć z Shopperem, a mianowicie Apilo. Czy mógłbyś kilka słów również o tej możliwości?
Tak, tak, to Apilo to jest właśnie taki nasz integrator, który może nam połączyć naszą sprzedaż wielokanałową, czyli na przykład, nie wiem, oprócz tego, że prowadzimy sklep internetowy, sprzedajemy na jakichś marketplace'ach, Allegro, eBayu, Amazonie, czy na jakimś innym, na innym marketplace'ie, bądź też nawet, nie wiem, mamy sklep stacjonarny i chcemy się połączyć ze swoim systemem ERP, albo chcemy zaciągnąć jakąś ofertę z hurtowni bezpośrednio i wyświetlać ją u nas w sklepie, no to do tego właśnie służy nasz dodatek też Apilo, dzięki któremu możemy te wszystkie narzędzia połączyć w jedno i mieć jeden interfejs do zarządzania nimi, bo w Apilo też, jeżeli byśmy do niego przeszli, tak, no to czy to zamówienia ze sklepu, czy z Allegro, czy z eBaya, czy ze sklepu stacjonarnego, one wszystkie nam się tam mogą pokazać, możemy im zbiorczo wygenerować, nie wiem, etykiety, wysłać, ustawić przesyłki, wysłać tam i zarządzać nimi też z tego miejsca, więc to również jest super rozwiązanie dla tych właśnie, którzy myślą o takiej sprzedaży wielokanałowej. To, co jeszcze mamy, to, co jest jeszcze wartego uwagi, no to wielomagazynowość. Tutaj, o właśnie. Jeżeli już tutaj jesteśmy przy tym temacie, no to od razu wspomnę, że ta wielomagazynowość, no to jest nic innego jak możliwość ustawiania produktom różnych stanów magazynowych w zależności od tego, na jakim magazynie się znajdują. Tu oczywiście mamy jakieś predefiniowane wcześniej magazyny, natomiast potem w produktach mamy możliwość, pojawia nam się taka w zasadzie dodatkowa zakładka magazyn i mamy możliwość ustawienia, ile mamy produktu na magazynie A, ile na magazynie B, ile na magazynie C. To wiecie, najczęściej się sprawdza w przypadku, gdy współpracujemy z jakimiś hurtowniami właśnie, nie trzymamy swoich magazynów bezpośrednio u siebie, ale mamy możliwość domówienia gdzieś z innego magazynu produktów. Bądź też, no nie wiem, jesteśmy sklepem, który ma ogólną sieć, ogólnopolską sieć sprzedaży stacjonarnych, tak, i chcemy gdzieś tam pokazywać, ile mamy produktów w Warszawie, ile mamy w Krakowie, ile mamy we Wrocławiu. Przy czym, no tutaj to, co trzeba zaznaczyć, ta funkcjonalność jest akurat dostępna w premium. Fajnie, Damian, że napomknąłeś o wielomagazynowości, która jest właśnie jedną z funkcjonalności naszego pakietu premium. Może wróćmy do studia, bo chciałbym to troszeczkę rozwinąć. O, jasne. Już jesteśmy na kamerze. Damian, mówiłeś o wielu funkcjonalnościach natywnych Shopera, gdzie jedna z nich jest dostępna właśnie w tym naszym pakiecie dla bardziej wymagających klientów premium. Tak. Jakie inne funkcjonalności wyróżniłbyś w kontekście tego pakietu? To może tak, zaczynając od tych takich podstawowych, które gdzieś tam wynikają z samego oprogramowania, czyli ta wielomagazynowość już wcześniej przeze mnie powiedziana, możliwość dodania większej ilości niż w tym naszym pakiecie standard produktów. Tutaj mówię o 50 tysiącach, tak, bo tutaj limitem licencji standardowej jest 50 tysięcy, natomiast premium pozwala nam na dodanie większej ilości produktów. Do tego mamy rozbudowany program lojalnościowy, tam możliwość akurat uzależniania od tego, jakie grupy klientów zbierają punkty, czy te punkty są ważne na zawsze, czy jakiś określony czas. Do tego wyszukiwarka, o której właśnie też mówiliśmy wcześniej, ona też ma taki rozbudowany swój interfejs w przypadku premium. Tutaj na przykład ma możliwość reagowania na literówki, czyli jak ktoś się pomyli we wpisywaniu jakiejś szukanej frazy, no to w premium jest możliwość zareagowania na tą literówkę i wyświetlenia mimo wszystko jakiegoś wyniku wyszukiwania takiego bliskiego oryginałowi. Mamy też możliwość w produktach tworzenia, dodawania własnych fraz, na które chcielibyśmy, aby produkt był znaleziony, tak? Czyli jak dodamy jakieś słowo, niech to będzie test, tak, w produkcie, to jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę test, no to ten konkretny produkt zawierający tą frazę nam zostanie znaleziony. Premium to też akurat tak pod kątem obsługowym indywidualna opieka naszych marszantów. Opieka też 24-godzinna, 7 dni na dobę, tak, więc zawsze w razie czego też mogą do nas na infolinie tacy klienci zadzwonić i udzielimy im oczywiście wsparcia. Jeszcze taką funkcjonalnością samą w sobie w oprogramowaniu, no to też promocje, gdzie możemy tworzyć te promocje
na wybrane godziny, tak, żeby wystartowały o określonej porze. Multiakcje. Też przez multiakcje jak najbardziej. Mhm. Co warto wspomnieć, jeśli chodzi o to wsparcie 24/7, to jest fajne zabezpieczenie i gdzieś tam dodatkowo możliwość bieżącego kontaktu w razie jakichś wyzwań na sklepie. Natomiast z tego, co kojarzę, jest też indywidualny opiekun techniczny, taki można powiedzieć wdrożeniowiec premium, który między innymi kilka z tych rzeczy, taką podstawową konfigurację jest w stanie dla nas wykonać, zrobić taki powiedzmy onboarding, wprowadzić pierwsze produkty, pomóc podpiąć płatności, ustawić logistykę. To też jest pewnego rodzaju zaplecze, które pomaga na starcie. Natomiast mam do ciebie takie dodatkowe pytanko, bo wiem, że Shopper Premium ma też, jeśli chodzi sensu stricte o technologię, większe możliwości dla takich wymagających klientów z dużym ruchem. Do czego zmierzam? Jestem przykładowo, mamy coraz więcej takich klientów z bardzo dużymi zasięgami, że tak powiem, z pierwszych stron gazet. Influencerów. Influencerów, Damian, z pierwszych stron gazet i witryn, i Instagrama, TikToka, etc., którzy chcą też sprzedawać swój merch, swoje produkty poprzez Shoppera. I przykładowo, jestem taką gwiazdą, zawsze chciałem być influencerem, celebrytą, może jeszcze to wszystko przede mną, i mam swoje produkty na sklepie Shopper i spodziewam się jakiejś promocji, mamy na przykład Black Friday, czy mamy, wydaję jakiś produkt i bardzo mocno promuję go na socialach i planuję bardzo dużo wejść, bo zainwestowałem w reklamę. Czy pakiet premium technologicznie obsłuży taki ruch i jest w stanie zapewnić mi to bezpieczeństwo również przy takich dynamicznych skokach ruchu? Czy tutaj mamy jakieś różnice pomiędzy premium a standardem? Tak, to znaczy, no, tu na pewno trzeba powiedzieć to, że standard też dużo obsłuży, oczywiście. No, tego nie sugerowałem absolutnie, tylko mówię o takim gigantycznym, nagłym skoku ruchu. Tak, tak, jeżeli jesteśmy jakimś wielkim właśnie influencerem, nie wiem, spodziewamy się, że w ciągu minuty może nagle wejść do nas na stronę, nie wiem, 1000 osób, tak, i zacząć dodawać produkt do koszyka, no to może się zdarzyć to, że pakiet standard sobie nie poradzi faktycznie, bo w pakiecie standard jest on troszkę na innej technologii pod kątem serwerowym. No tu w odróżnieniu premium od standardu mamy przede wszystkim to, że pakiety premium korzystają z tak zwanej technologii FMC, czyli to jest taki nasz frontendowy memcached. A oznacza to tyle, że no, o ile coś nie jest potrzebne, żeby oddać bezpośrednio z serwera, z bazy danych, czyli na przykład no, nie jesteśmy w koszyku, tylko przeglądamy sobie produkt, czytamy jego opis, przeglądamy jego zdjęcie, no to te wszystkie informacje, jeżeli one się też nie uległy zmianie, możemy oddawać z pamięci cache, z RAMu, tak, nie serwera. Nie obciążając procesorów. Tak, nie obciążając innych zasobów, możemy to wszystko właśnie zwracać użytkownikowi z RAMu. Dzięki temu no, 10 razy szybciej się to dzieje, tak w przełożeniu na nasze, 10 razy szybciej niż gdybyśmy to robili bezpośrednio z bazy danych. Tutaj w ogóle PHP się nawet nam nie uruchamia. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy tym, no to też na to mamy rozwiązanie, bo jeżeli wejdzie nam te 1000 użytkowników w ciągu minuty, no i załóżmy te 1000 użytkowników też zacznie nam składać zamówienia, no to wtedy tu już musi być rozmowa z bazą danych, tak, bo będzie się nam zmieniać stan magazynowy produktu, będzie sprawdzać w ogóle, czy to zamówienie może być złożone, no to na tą okazję też mamy przewidziane tak zwane workery, wątki PHP, które w pakietach premium są dodatkowo uruchamiane, w zależności od tego, jaka jest potrzeba, tak, bo jeżeli właśnie spodziewamy się, że będzie to taki ruch wielotysięczny, no to możemy tych wątków udostępniać więcej lub mniej. No to wszystko zależy od tego, jak nam klient przedstawi wcześniej sytuację swoją. No warto też, żeby właśnie przed planowaniem jakiejś akcji marketingowej się do nas odezwał i żebyśmy wspólnie zweryfikowali, jaki serwer będzie dla niego odpowiedni, żeby ten ruch oczywiście móc obsłużyć. No bo tutaj tak
przykładowo, jeżeli mamy wątków PHP, tych workerów mamy dostępnych 5, no to w ciągu sekundy 5 zadań obsłużymy. Jeżeli mamy 10, to 10. Jeżeli przemnożymy to razy minutę, razy godzinę, no to wiadomo, wychodzą nam wtedy te ilości adekwatnie większe. No to można wszystko porównać gdzieś tam do zakupów też w supermarkecie, tak? Jeżeli mamy 5 kas czynnych, tak? Samoobsługowych czy zwykłych, no to do 5 kas po kolei sobie tam gdzieś wchodzimy. Jeżeli mamy 10, no to do 10, jeżeli 20, to do 20 naraz. Jeżeli do 50 kas, bo do kas, no to też mamy 50, w ciągu sekundy możemy tych zamówień obsłużyć, więc jeżeli jesteś dużym biznesem, wystajesz też jakby poza te takie standardy, no to nie ma problemu, damy radę. Nie? Uśmiechnąłem się, bo fajne porównanie, może troszeczkę brutalne mi się nasunęło, gdy mówiłeś o workerach i naszej technologii Premium Cache, tak jak porównywałeś to do kas. Mamy przykładowo 5 kas, a jest przed świętami, bardzo dużo ludzi chce zrobić zakupy, no to de facto, porównając technologię do aspektu ludzkiego, to de facto ta nasza wesoła pani, która nas obsługuje w tych 5 kasach, jest tym workerem, można powiedzieć, tak. A na przykład technologia robienia zakupów za pomocą skanowania bezobsługowego jest tym naszym premium cache i obydwie te funkcjonalności, czyli zarówno ten więcej workerów, jak i technologia premium cache powoduje rozładowanie fajne ruchu. I taki wniosek się nasuwa, podsumowujący z twojej wypowiedzi, że jest to elastyczne i bezpieczeństwo, czyli mamy sklepy na standardzie, które spokojnie dźwigają nawet potężny ruch, natomiast jesteśmy na tyle elastyczni, że rozmawiamy ze swoimi klientami i z klientami partnerów, czy właśnie za pośrednictwem resellerów i na przykład wiemy, że dany sklep ma tylko na przykład 3-4 takie potężne piki, my o tym wcześniej, nasz system dostaje informacje o tym, mamy odpowiednią do tego technologię i jesteśmy w stanie płynnie na przykład przerzucić takiego klienta na wyższy pakiet, żeby w dalszym ciągu sklep bez żadnych opóźnień obsługiwał szybko ruch, no bo wiadomo, jest to bardzo ważne w procesie zakupowym klienta końcowego, dlatego pełna elastyczność, bezpieczeństwo, natomiast często zdarza się tak z punktu widzenia sprzedażowego, że warto na ten premium postawić już od razu, bo mamy sklepy w swoim portfolio, które po prostu potężnie działały stacjonarnie albo otwierają sklep na kolejny rynek, tak, tak. I od razu warto zainwestować w premium, bo wiemy, że ten ruch z natury będzie potężny zaraz po uruchomieniu. Tutaj to, co warto dodać, Adrian, to jeszcze to, że ten ruch właśnie to nie tylko ruch ludzki, organiczny. Tylko boty na przykład. Tylko boty, też jeżeli mamy jakąś sprzedaż wielokanałową, mamy wymianę danych między różnymi systemami, integrujemy się z jakimś systemem ERP, integrujemy się z jakąś hurtownią, no to wszystko się łączy, tak? Do sklepu pobiera zasoby, pożera jakby integrację, te zasoby, tak? Tak samo. No to w takich sytuacjach też może się zdarzyć, że no nie tyle ruch organiczny nam zeżre, jakby tak mówiąc w cudzysłowie, te zasoby serwerowe, co integracje, które sobie porobiliśmy, roboty, indeksujące stronę też mają na to wpływ, więc jeżeli no, jesteśmy też bardziej rozpoznawalną marką, wielokanałową, tak, no to też o tym premium warto myśleć, no, żeby ten sklep płynnie nam oczywiście pracował. Oczywiście, tu jest szereg czynników, tak jak wspomniałeś, chociażby na starcie, jeśli influencerka, już się czepiliśmy tutaj tych celebrytów, ale bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje i też są zadowoleni z naszej technologii, jeśli monetyzuje, co prawda jest nowa w e-commerce, bo wcześniej nie sprzedawała żadnych swoich produktów, ale wiemy, że ma 3 miliony na Instagramie, 2 miliony na TikToku i że będą potrzebne na przykład widgety do sprzedaży przez, wcześniej mówiłeś o tym, przez Metę, czy łącząc wielokanałowo, no to warto od razu przy naszym wsparciu dobrać odpowiedni poziom premium i tutaj tylko zwrócę uwagę, co może nie być taką oczywistą informacją, że tych poziomów premium mamy aż 9, więc jesteśmy w stanie obsłużyć nawet gigantyczny ruch i dostosować to do potrzeb klienta. Tak, 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 tak. To wszystko właśnie w zależności od tego, co kto potrzebuje, dlatego rozwiązanie oczywiście się znajdzie. Tak jest. I nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o biznesowym aspekcie pakietu premium dla naszych potencjalnych i obecnych partnerów. W zasadzie z handlowego punktu widzenia dostarczamy wartość naszym klientom, ale biorąc pod uwagę te możliwości, dzięki którym zarabiacie z Shoper, czyli odsprzedaż
produktów shoppera. Tutaj mam na myśli licencje, mam na myśli integracje, aplikacje, o których Damian wspominał. My oczywiście jak najbardziej prowizjujemy Wam sprzedaż tych wszystkich produktów. Dodatkowo pisanie własnych aplikacji, udostępnianie ich w App Store i sprzedaż do innych merchantów na skali, gdzie też pomagamy promować te aplikacje, jeśli rzeczywiście noszą rozwiązania i wartość. Dodatkowo Wasze projekty, czyli to, co rozliczacie indywidualnie z klientem, czyli Damian pokazywał, w jaki sposób dostosować front do potrzeb klienta, jak zrobić w JS-ie jakieś fajne modyfikacje typu na przykład konfigurator. Zbierając to wszystko do kupy, tak naprawdę ta suma przychodu przy współpracy z Shopper jest naprawdę pokaźna i tak naprawdę daje Wam potężne źródło przychodu. I tutaj nie ograniczamy, bo są biznesy, które w zasadzie w całości opierają się na Shopper i na sprzedaży produktów Shopper i realizacji tam projektów. Natomiast to Wy zawsze decydujecie, w jaki sposób i jak bardzo się angażujecie. Czyli na przykład, jeśli posiadacie agencję marketingową i Waszym korem są inne usługi, ale zgłaszają się do Was klienci z potrzebami sklepowymi, no to warto to sobie ująć 360, mając w portfolio współpracę z Shopper i na przykład skorzystać z umiejętności naszych grafików, skorzystać z umiejętności innych partnerów. Mamy też taki, można powiedzieć, mini klub poleceń, gdzie partnerzy podlecają sobie różne usługi. Jeden ma na przykład agencję marketingową, drugi bardziej stricte robi front i jest deweloperem, więc można wzajemnie współpracować z korzyścią dla merchanta i tak naprawdę sky is the limit albo sky is not the limit. Wspólnie gramy do jednej bramki. A jeśli zaciekawił Was ten webinar, bo myślę, że powoli będziemy się zbliżać do końca i treści prezentowane głównie przez Damiana, za co bardzo dziękuję, okazały się dla Was inspirujące, to jeszcze raz fajnie by było Wam pokazać, jak w prosty sposób możecie dołączyć do grona naszych partnerów, uzyskać nasze pełne wsparcie biznesowo-techniczne i obgadać warunki współpracy. Także serdecznie zapraszamy do dołączenia do grona partnerów. Czekamy na Wasze zgłoszenia, czekamy na rozmowy z Wami i czekamy na rozwój wspólnego biznesu. Dziękujemy bardzo za dziś. Jak widzicie, troszkę nam się przeciągnęło. Zamiast 90 minut rozmawiamy już 120. Ja bym mógł nawet 2 dni. Kłania się ze studia shopperowego Adrian i Damian Sidzikowski. Rejestrujcie się, przybywajcie, współpracujmy. Tak jest.